Uwielbiam malować. Dobra jestem, że tak się wyrażę. To może być moje najważniejsze dzieło. Muszę jeść, żeby nie stracić weny. Aha, tu są moje pyszniutkie fryteczki. Jeszcze tylko sosik. Haps, uwielbiam. Ej, zaraz. Ble, obrzydlistwo. Jak to się stało? Oj, umoczyłam frytkę w farbie. Zły sosik, to wszystko twoja wina. Co mogę zrobić, żeby to się więcej nie powtórzyło? Dobra, na początek wezmę farby i opróżnię z nich pojemniczki. Teraz wlewamy sosiki do maczania. Na początek ketchup. Potem musztardka i majonez. Teraz wystarczy szczelnie zamknąć pojemniczki. Gotowe! Sosiki gotowe do użycia! Świetnie wyszło! Postawię tylko zbiorniczki tuż przy frytkach. I mogę bez problemu maczać frytki. Są przesmaczne i niczym nie ubrudzone. Wracamy do sztuki. I właśnie dlatego malowanie martwej natury jest takie istotne. Jakiś ochotnik? O, ja! Proszę wybrać mnie! Kate, zapraszam do tablicy. Ja? No dobrze. To nie fair, przecież się zgłaszałam. Kate, to ma szczęście. Zostawiła farbki i chyba mam pomysł. Tak, to będzie genialne. Zdejmę tylko wieczko. Wezmę ten blok. Położę go na kubeczku i ostrożnie obrócę. Ale się zdziwi. Nie mogę się doczekać. Wróciłam. Wow, Annie, ładnie ci to wyszło. Dzwonek, przerwa. Lepiej się spakujmy. Nie zapomnij o farbie. Dzięki. O nie. Wszystko się rozlało. O, cały blok zabaćkany. Nigdy tego nie doczyszczę. Wszędzie ta żółta farba. Nie cierpię już tego koloru. Ani gorzko tego pożałuje. Nigdy jej nie wybaczę. Aby zrozumieć teraźniejszość, musicie również rozumieć przeszłość. Okej, ma to sens. O, co to za odgłosy. Ani stuka pazurami o ławkę. Możesz przestać, bo nie mogę się skupić. Och, sorka, to tak samo z siebie. W porządku, dzięki. Wracamy do nauki. Chwila, co znowu? Eni strzela palcami i szyją? Jeszcze z drugiej strony? Zwariuję zaraz. O, Kate, przepraszam. To też ci przeszkadza? Już nie będę. Dzięki, doceniam. Dobra, już wszystko w porządku. Muszę się teraz skupić. Co ona powiedziała? Mam nadzieję, że to zapiszę. Chyba, że nie było istotne. Czy ty sobie żartujesz? Będzie mi doklikała długopisem? A zatem kto chciałby podejść do tablicy, to przedstawić? Ja! Proszę wybrać mnie! O, głupi długopis! Zaraz go połamię. Chyba mam pomysł, jak wkręcić Annie. Nieźle się zapowiada. Mam niebieski długopis i niebieskiego markera. Pora coś pokolorować. Wystarczy w tym miejscu. Muszę tylko dokładnie pokryć to miejsce. Teraz jak go złapię, na pewno się wybrudzi. I kończymy. Voilà! Długopis gotowy, Annie. Wraca. Lepiej go odłożę. Wzięła go do ręki. Pożałuję tego. Zadziałało? Wybrudziła te ręce? Och, a jakże! Patrzcie na jej palce! Jest lepiej niż myślałam, dotknęła twarzy! Wow, ale nudna lekcja. Co to ma być? Kate, mam tusz na buzi? No, troszkę. Proszę pani, mogę iść do łazienki? Coś ty narobiła, Annie. Dobrze, idź już. Dziękuję. Uff, cisza. W końcu mogę się skoncentrować. O, patrzcie, jacy skupieni. Nic z tego nie zepsuje.
Chyba, że brak kleju. No już, wiem, że tam jesteś. Ach, Emi, tracisz tylko czas. Daj mi to. Przyda ci się trochę męskiej krzepy. Potrzebuję chwilki. Dalej, dalej, muskuły Kevina. Dalej, wyciskam. Musi być jakiś lepszy sposób, żeby dostać się do tego kleju. Ups, chyba się na ciebie wkurzył i postanowił sam się wycisnąć. No nie, chciałam tylko krople, a nie wszystko. Przynajmniej ci się udało, siłaczu. Jeśli też macie problem z zapchanymi zatyczkami od kleju, włóżcie je do miski i wykąpcie. Wystarczy trochę zwykłego oleju, w którym je zanurzycie. Niech się moczą przez chwilę, aż klej się rozpuści. Teraz weźcie serwetkę i dokładnie wytrzyjcie. Widzicie? Żadnych zaschniętych glutów w środku. Już nie musicie się martwić o zatkane zatyczki od kleju podczas tworzenia swojego następnego dzieła. Pięknie lejący się klej na zawołanie. Myślałem, że już tego nie zmyję. Nie, zabieraj to ode mnie! Hej, Kevin! Chyba się trochę spóźniłaś, jakieś 10 minut. Co on tam rysuje? Zaraz, chwila. Dzisiaj rysujemy koło? O nie, zapomniałam spakować cyrkla. Kurczę, musi tu coś być. Może te markery mnie uratują? Wystarczy, że położysz palce na kartce papieru i zaczniesz rysować okrąg. Widzisz? Grunt to stabilny chwyt i opanowanie. Tak, wyszło idealnie. Zupełnie jak z pomocą cyrkla, prawda? Nawet nauczycielka się nabrała. Wow, ale zrobił dobre kombo. Ups, przepraszam, już odkładam. Będziesz musiał dokończyć oglądanie po lekcjach. Chyba, że... Mam pomysł. Amy! Pora na nasz stary trik z telefonem, pamiętasz? Chcecie obejrzeć coś na lekcji? Poproście o pomoc kogoś z przedniej ławki. Ukryjcie etui pod koszulką i włóżcie do niego telefon. Mocno dociśnijcie. Ej, co się dzieje? Ach, serio, Kevin? Chyba się trochę zapominasz, co? Mam nadzieję, że chociaż wyłączyłeś dźwięki. Kevin, co ty tam wyprawiasz? Lepiej pójdę sprawdzić. Szybko, zakrywaj! Witam, pani Appleby. Co panią tu do nas sprowadza? Uff, o mały włos. Dobra, Amy, czysto. Odrabiamy lekcje. Woźne? Kichać mi się chce od tej chemii. Prawie koniec. Ups! Czekaj, pomogę ci. Ej, co pani wyprawia? O nie! Zalety bycia leworęczną. I co teraz? Rękawiczki. Przydadzą się. Przetnijcie je pod kątem. I załóżcie na palec serdeczny i mały. To mogę wyrzucić. Oj, przepraszam. Teraz będzie czyściutko. Marzenie Mańkuta. Co? Gdzie mój telefon? Dzisiaj egzamin? Muszę się uczyć. Nie wierzę, że znów przysnąłem. 2 plus 7 dodane do obwodu okręgu B. Nie dam rady! Co się w ogóle da zapamiętać? Zapomniałem już, co napisałem! Zaraz, chwila. Odważę się? Jak nie, jak tak! Potrzebujecie ściągi? Natnijcie gumkę w dwóch miejscach. Odłóżcie ten kawałek. Nanieście w środek trochę kleju i przyklejcie mini ściągę. Jeszcze zakryjcie.
Zdążyłem. Hej! Widzę, że nie tylko ja się stresuję. Hej! Zamawiał ktoś odpowiedzi? Wow! A, poproszę. Teraz to bułka z masłem. Tylko nie daj się przyłapać.